Motocykle turystyczne typu Adventure pozwalają na pokonywanie sporych dystansów po różnych nawierzchniach. Na wyprawę życia zabierzesz sporo bagażu, który musi być odpowiednio zabezpieczony. Musi być chroniony przed deszczem, przed błotem czy piaskiem. Musi być zabezpieczony w razie upadku motocykla i trudny do przejścia dla osoby, która jest zainteresowana tym, co kryje się w środku. To właśnie dlatego kufry aluminiowe są tak popularne wśród motocyklowych turystów. Na KTM-ie mam zamontowane boczne kufry aluminiowe od Turatecha model Zega Evo. W ofercie producenta są jeszcze inne modele. Zega Mundo, Zega Pro, Zega Pro 2 różnią się wyglądem, akcesoriami, sposobem montażu i zapięcia. Jeżeli jesteście ciekawi, jak z bliska wyglądają Zega Evo i dlaczego wybrałem Turatecha, zostańcie ze mną. Ja jestem Rafał, witajcie na kanale i zapraszam. W Polsce utarło się przekonanie, że jak coś jest niemieckie, to jest solidnie wykonane. No i muszę powiedzieć, że z Turatechem właśnie tak jest. Zega Evo są bardzo dobrze wykonane i zaprojektowane tak, by wytrzymały nawet przewrócenie się motocykla. Turatech zapewnia, że kufry są w 100% wodoodporne. Silikonowa uszczelka zabezpieczająca jest w pokrywie kufra, a dodatkowo silikonem zabezpieczone jest również dno kufra. Do Zega Evo występują liczne akcesoria i części zamienne i ten wygląd. No musicie przyznać, że wyglądają one naprawdę dobrze, podkreślają adwenturowy charakter motocykla i co tu dużo mówić, no są pewnego rodzaju wizytówką motocyklowego Globetrottera. Turatech ma w swojej ofercie jeden rodzaj stelaży, na których możemy zamontować różne modele kufrów od Turatecha. Stelaż jest wykonany ze stali nierdzewnej, występuje w kolorze srebrnym lub w kolorze czarnym. Średnica tego stelaża rurowego to 18 mm, a grubość ścianki to 2 mm. To powoduje, że mamy do czynienia ze stelażem, który jest sztywny i odporny i może dodatkowo służyć jako ochrona tylnej części motocykla. Ten stelaż występuje również w systemie X, ale jak to wygląda, pokażę Wam z drugiej strony motocykla. Stelaże w systemie X są ścięte pod wydech motocykla. Dzięki temu łatwiej dopasować kufry do bryły motocykla, nie odstają tak bardzo od osi, łatwiej je wyważyć i manewrować motocyklem. To od Was zależy, czy wybierzecie system zwykły, czy system X. Warto jednak pamiętać, że system X utrudnia trochę montaż bagażu miękkiego. Kufry Zega Evo zostały zaprojektowane przez motocyklowych podróżników. Zresztą każdy model kufra w ofercie Turatecha, zanim zostanie wprowadzony do sprzedaży, jest testowany przez motocyklowych globetrotterów. Dzięki temu my, jako użytkownicy, mamy pewność, że korzystamy z praktycznych rozwiązań. Kufry Zega Evo zostały wykonane z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm. Jest to stop aluminium specjalnie zaprojektowany dla Turatecha, który charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia. Kufry Zega Evo występują w trzech pojemnościach w standardowym systemie: 31 litrów, 38 i 45 litrów, a jeżeli wybierzecie system X, to wtedy macie do wyboru 38 litrów albo 45. Kufry Zega Evo mają bardzo łatwy i szybki sposób montażu, a zabrudzenia piaskiem czy błotem nie przeszkadzają w prawidłowym zamontowaniu kufrów na stelażach. Pokrywę kufrów Zega Evo możemy otworzyć na kilka sposobów. Albo na jedną, albo na drugą stronę, lub ewentualnie zdemontować całą i wykorzystać ją jako podstawkę pod narzędzia. Kufry zostały wyposażone w uchwyt do przenoszenia i praktyczne zaczepy na dodatkowy bagaż. Po zewnętrznej stronie znajdziemy specjalne piny, które umożliwiają montaż uchwytów na butelki lub kanister. Narożniki kufra chronione są nakładkami z tworzywa, które są tak zaprojektowane, że z jednej strony chronią kufer, ale również zmniejszają ryzyko obrażeń w razie wywrotki. Pokrywa od wewnątrz
posiada specjalne zaczepy na siatkę bagażową, a do każdego z kufrów możemy włożyć wewnętrzną torbę. Na każdy kufer przypadają po 3 zamki. Jeden zamek, który blokuje kufer ze stelażem i 2 zamki, które są odpowiedzialne za zamykanie pokrywy. W dzisiejszym odcinku mogliście zobaczyć z bliska, jak wyglądają kufry Zega Evo. Solidnie wykonane, przemyślane rozwiązania. To przekonało mnie do tego producenta i właśnie dlatego wybrałem rozwiązania Turatecha. Jestem ciekaw, jakie Wy macie doświadczenia i z jakich systemów bagażowych korzystacie. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał i oczywiście zapraszam na następny materiał.